W dzisiejszym fascynującym odcinku ze SpongeBob Kanciasto Porty udamy się do nowego portalu na piracką błotnistą lagunę. A tam będziemy musieli wykonać misję dla latającego Holendra. A naszą misją będzie uratowanie naszego kumpla Larego oraz zdobycie super tajnego i najlepszego skarbu. Natomiast dla mnie największym skarbem są oczywiście łapki w górę, dlatego zostawcie pod tym odcinkiem 5000 łapek w górę. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag piraci, ponieważ dzisiaj SpongeBob i Patryk zostaną potężnymi piratami. A ty, drogi widzu, jeżeli widzisz ten materiał po raz pierwszy i jeszcze nie kliknąłeś czerwonego przycisku subskrybuj, to nie czekaj, kliknij czerwony przycisk subskrybuj i zostań z nami na dłużej. Nie mam pojęcia, co znajduje się w portalu za moimi plecami, ale dzisiaj pójdziemy tam i sprawdzimy. Mam nadzieję, że to będzie kosmiczna mapka. Tak więc uwaga, uwaga, wbijamy i... Tak, musimy ocalić domek nasz. Dokładnie, dobra. Tak więc wbijamy do nowego świata. Uwaga, przytrzymujemy E, to trochę potrwa, ale jesteśmy. Nowy portal, nowy świat. Prawdopodobnie będzie to kosmiczny świat. Mimo że jesteśmy ubrani jako pirat, to wydaje mi się, że to jednak nie jest kosmiczny świat. To totalnie nie jest kosmiczny świat. To jest piracka wyspa. Nie mam pojęcia, czemu myślałem, że będzie już kosmos, bo będzie taka mapka, widziałem w trailerze. Natomiast my trafiliśmy na plażę. Wow, czyżby tutaj był... Czyżby tutaj był latający Holender? Czyżby ten drań tutaj się pojawił? Okej, dobra, ciekawe, ciekawe, sprawdźmy ogólnie, czy to prawda, czy też nie. Tak więc co, chodźmy sobie tutaj i zobaczmy, jaki przyjaciel się tutaj ukrywa. Tak więc uwaga, uwaga, lecimy! Teraz już możemy kopać, więc tak naprawdę zwykli przeciwnicy to żadne dla nas wyzwanie. Wciąż jakby nie odkryłem, w jaki sposób możemy tę galaretkę wydać. Mimo iż jakby szukałem rozwiązania, to widzę, że niestety od Kassandry nie możemy jej kupić na razie, więc pewnie jakoś się da. Za parę odcinków prawdopodobnie się skapnę i będziemy w stanie, że tak powiem, to ogarnąć. Ale póki co, chodźmy dalej. Siema, czy ja muszę z tobą walczyć? Prawdopodobnie nie, ale... Przydałby się jakiś taki potężny atak, który by cię rozwalił. Chyba zaczynają się powoli problemy. A, ktoś mnie cały czas atakuje z góry tam. Wow, proszę mnie przestać atakować. Jakie bombardowanie, no musimy uciec z tej plaży, jak najszybciej. Czym prędzej ucieczka. I... Proca, i majty. Pięknie. Wiedziałem, wiedziałem. Wspomnienia upiornego ducha. Kogo ja chcę oszukać? O. Nie wystraszyłbym nawet dziecka. Jest i on. Jestem żałosnym duchem. Znowu? Siebie. Znowu mu ukradli łajby, naprawdę. Co się stało, panie cholera? Nie dam się nabrać drugi raz. Po prostu admirał Krewet ukradł mój ukochany statek. I mój dom. Zwiędły broku na horyzoncie. Znowu Krewet. Jako latający Holender. Ojej, oj. A też mojego ananasa. Zgadza się. Ten owocowy rabuś posunął się za daleko. Tak jest, czyli musimy udać się na górę. Musi pan odzyskać swój statek, żebym ja mógł odzyskać swojego ananasa. To się układa w logiczną całość. Ale Krewet wyrzucił moje wszystkie drogocenne skarpety. Aha. Żaden szanujący się pirat nie podążyłby za kapitanem bez skarpet. Jesteś duchem, nie masz nóg nawet. Jeśli uda mi się zebrać załogi, jakim cudem? Nie będziemy mieli szans w starciu z admirałem. Skarpety. Nie potrzebujesz skarpet, żeby być piratem. Taki Patryk nigdy w życiu nie nosił skarpet. Nie mam nawet stóp. To się zgadza, ale zbieraliśmy skarpet w poprzedniej części. Wilków morskich, Patryk i ja z radością dołączymy do twojej załogi. Tak jest. I pal licho skarpety. Pal licho skarpety. Ten śmiech? W porządku. Okej, dołączyliśmy. Ale najpierw musicie pokazać, że nadajecie się na piratów. Mm-hmm. Aby dowieść, że jesteście tego godni, musicie znaleźć prawdziwy skarb. Będziemy szukać pirackiego skarbu. Nice, już mi się podoba ta mapa. Mm-hmm. Zasłużyć na straszne pirackie przydomki. Aha. Dobra. I znaleźć wszystkie moje skarpety. Czyli będą trzy misje do wykonania. Okej. Tak jest, kapitanie Holender. Nie ma problemu. Jest, kapitanie Holender. I ten Patryk, który jest balonem.
Dobra. Okej, okay, co mamy? Zacznij zbieranie skarpet. Okej, okay, nie ma problemu. Czy to jest misja na czas? Nie jest misja na czas. Czyli teraz zbieramy skarpety dla latającego Holendra. Okej. W zasadzie to mogę trochę się opalić. Hops, hops. Hops, hops. I na samą górę. A jak to zniszczę? Ej, może da się? Da się! Ej, w sumie nawet trzeba było tak zdradzić, bo tu nie ma innej drogi. Nie ma innego przejścia. Dobra, pierwsza skarpeta. Nice. 1 na 4. Tylko w którym kierunku teraz? Chyba na dół, na drugą wyspę, tak to wygląda. A więc lecimy na naszej pizzy. Wyspa numer 2. Czyli jak zbierzemy skarpety, będziemy musieli wykonać jeszcze jedną misję z jakimiś przydomkami. To chyba powinno być krótkie. A następnie będziemy musieli zdobyć skarb. To już może być trochę trudniejsze, szczerze mówiąc. Deska? Co tutaj robi deska? Oj, spadłem, ale chwila, chwila, coś tutaj... I tu jest deska, ona musi być do czegoś potrzebna. Czy jest mi deska potrzebna, żeby dostać się gdzieś na górę? Ciekawe. Bo stamtąd to ja przyszedłem z góry, z lifeguard. Czyli prawdopodobnie musiałbym iść w tym kierunku? Albo tu na dół? Ciężko powiedzieć, albo na tamtą wyspę. Tak, na tamtą wyspę musimy polecieć, dobra. Hops, hops i na deskę. Jazda, jazda, lecimy. Hops. I okej, okay. Nacisnąłem. Nie mam pojęcia, co zrobiłem, ale nacisnąłem. Mam nadzieję, że dobrze to zrobiło. Pyk i unik. A jego trzeba atakować od dołu, czyli tak, unik. Pięknie. Pyk i pyk. Dobra, zginął. To teraz możemy iść na górę po kolejną skarpetę. Całe szczęście, że w tej części jakby gra nam pokazuje: ej, tu jest skarpeta, zbierz ją i teraz pójdź tutaj. Jakby jest to ułatwienie, ale wszystkie nowoczesne gry już tak mają praktycznie. W te, co grałem, takie bardziej fabularne, że mamy pokazane, gdzie mamy iść. Kiedyś tak w grach nie było. Kiedyś trzeba było się naszukać, nachodzić i wszystko znaleźć. A tutaj mamy ułatwione, dobra, kolejna skarpeta zdobyta. I tu, bardzo fajna plażowa mapka, podoba mi się, bardzo taka ładna, niebieska. Jakby woda kojarzy mi się z wakacjami bardzo. A teraz mamy zimę, więc jakby, no właśnie, taka mapka jest po prostu idealna dla mnie. Ja uwielbiam. A wy możecie napisać w komentarzu, co bardziej wolicie, lato czy może zimę? Jestem ciekaw w sumie. Dobra, naciśnijmy to. I przesunęło się, teraz możemy pójść w innym kierunku. Czy nam coś to da? Tu się przesuwa. A, da nam na pewno. Tylko że kolejna skarpeta jest tam. A jak nacisnę to jeszcze raz, to się przesunie jeszcze bardziej i będziemy mogli pójść chyba na statek, o ile to się wynurzy, bo z tego co widzę, to płynie to pod wodą i tam jest skarpeta. Dobra, to pójdźmy tutaj. Skoro pokazuje nam skarpetę, więc warto byłoby pójść, tak powiem, w stronę po prostu skarpety. Jeszcze dwie do zebrania, więc niedużo. Lifeguard, czyli tu musimy na pewno to rozwalić i dostać się na górę. Ona tam jest, na skałach, okej. Okay. To będzie bardzo proste i bardzo szybkie zresztą, jak sami widzicie. I tam coś będzie, oj, tam coś będzie. Uwaga. Ajajaj, spadłem. Dobra, pyk, pyk. I tutaj, cokolwiek tu jest. Mamy kudeczkę ze SpongeBobem, który robi taki dziwny atak, ale niestety nie mamy dostępu, więc tutaj nie wejdziemy. Prawdopodobnie będzie się dał wejść, ale w jakichś misjach pobocznych. Więc jak widzicie, te misje poboczne prawdopodobnie one są tak skonstruowane, że my dopiero będziemy w stanie je robić, jak przejdziemy większość misji. Czyli przejdziemy całą grę i dopiero wtedy powinno się prawdopodobnie robić misje poboczne. Statki pirackie pokazują się o tej porze dnia. Dobra, to lecimy po ostatnią skarpetę, która nie mam pojęcia, gdzie się ukrywa. Na razie pójdźmy po tą ostatnią skarpetę. I ona będzie tam na końcu, tak więc uwaga, pyk. Jedno pokonane, drugie pokonane i trzecie też ledwo co pokonane, ledwo co, dosłownie ledwo co. Dobra. Oczywiście, więcej szlamu. Chodźcie tutaj, galaretki. Oj. Dobra, 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 bo oni mnie tu będą atakować bardzo. Raz i dwa, pięknie. Bum. I hops. Dobrze, że nie ma już tych małych galaretek, one były bardzo wkurzające. No właśnie. Ale to nie była mała galaretka, to była zwykła, ale i tak jest bardzo wkurzająca. Ale na szczęście wróciliśmy na to samo miejsce, więc możemy znowu walczyć. Chodź tutaj. Chodź, no chodź. Atak, ucieczka, pięknie. Przyskok, pięknie, pięknie. Nice. Dobra, siema. Auć, auć. Dobra, jeszcze jeden atak. Czy już wszystkich pokonałem? Tak jest.
Wszyscy zostali pokonani. I musimy teraz pójść tutaj na samiutką górę. O tak. Siema tiki. I siema kolejne tiki. Wybuchowe tiki. Okej. Jest skarpeta. Mamy to. I tak jak myślałem. Musimy uratować Larego. Czyli zdobyliśmy deskę i uratujemy Larego z rąk złego kreweta, który go tam właśnie zamknął. Nawet mamy główną misję, uratuj Larego. Tak więc lecimy już po ciebie, Lary, nie przejmuj się. Wszystko będzie git, o ile, no właśnie, o ile deska mi się nie skończy w połowie drogi. I mam nadzieję, że uda nam się go uratować, bo też nie ma co ukrywać. Może będzie jakaś walka, kto wie, albo jakieś zadanie, bo nie sądzę, żeby go tak łatwo po prostu pójść i, że po prostu pójdziemy i go uratujemy. Nic z tych rzeczy. Aha, nowi przeciwnicy. Co to jest, ja się pytam. Aha. Czy my tu będziemy grali w jakiegoś odbijanego? Ty, mógłbyś się pozbyć tych galaretowatych obrzydliwości? Jasne, nie ma problemu. Już się ich pozbywam. Pizza z tłustego kraba to pizza. Siema. Dla ciebie i dla mnie. Elo. Ej, to nie był jakiś trudny przeciwnik, bardzo łatwo poszło. Ej, co jest, jeszcze jeden? A ich nie można z kopa atakować. No to ciekawie, ciekawie się tutaj bronią. Jeszcze jeden? Czy one pojawiają się w nieskończoność? Nie, niemożliwe. Coś tutaj nie gra. Siemka. Nara. Dobra, udało się. Siema, panie Lary. Pięknie. Patryk, wy też tu jesteście? Zgadza się. Myślałem, że jestem tu sam z sardelami. I pamięta nas, co ciekawe. Możemy o tym porozmawiać później. Teraz najważniejsze jest, żeby sprowadzić ciebie, sardele i mojego ananasa z powrotem do bikini do. Tak jest. Ta odrażająca krewetka zabrała nas i kazała, no oczywiście, swoim galaretowatym sługusom przywiązać nas do wraków statków na całej lagunie. Powiedziała, że nie nadajemy się na piratów. Aha! To moja wina, że mam silną alergię na przepaski na oko. Ojej! No w sumie... To było bardzo nieoczekiwane. No, ewidentnie, patrząc na jego oko, no to bardzo silna alergia. Nie może nosić, że tak powiem, przepasek na oko. Nie może, nie polecam. Kontynuuj. Nie upadaj na duchu, Lary. Uratujemy każdego bikiniarza dolnego, który tu utknął. Bikiniarze dolni. Nie, nazywamy się SpongeBob i Patryk, zwani pirackimi kolesiami. Piraccy kolesie. Taki piracki przydomek raczej nie wzbudza. No właśnie. Strachu. Pracujemy nad tym. Dziękuję, SpongeBob. Wracam do domu, muszę się opalić i trochę przypakować. Tak jest. Bańka i wraca. Pięknie. A my dostaliśmy hak. Czy to będzie skok na bungee? Huśtaj się jak pirat. Dobra, lecimy. Pirackie tutaj. Jar, lecimy. Shift. Okej, z shiftem możemy się huśtać. Okej. Do abordażu. Przyszykować się do abordażu. Shift. Przystałem kontrol. Ale głupek ze mnie. Przystałem kontrol. Dobra. Shift. Do abordażu. Pirat Admiral atakuje. Pięknie. 0 na 12? Co to jest? Uwolnij sardele. Okej. Nie ma problemu, sardele. Zostaniecie uratowane. Już po was lecę. 12 aż do uratowania. Wow. Pyk. Jedna. Teraz w tym kierunku. Wow, to będzie całkiem spory obszar. Ale powinniśmy sobie bez większych problemów poradzić tutaj. Bo nie ma co ukrywać, to tylko sardele, które musimy raz pacnąć. Chyba że pojawi się jakiś nieoczekiwany przeciwnik, który będzie chciał nam pokrzyżować nasze plany. Słodka i lepka. Słodka i lepka. Pyk, proszę bardzo. Podwójny skok. Let's go. Nio. Tutaj coś jest? Nie ma. I kolejna sardela, i kolejna. I tiki. Dobra, zrobimy całe okrążenie, aż na środku też złapiemy jakby kolejne. Siema. I hops. Łooo. Mówię, ta gra jest taka płynna, jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. A tu co się ukrywa? Znalazłem jakiś sekret. A przynajmniej tak to wygląda. Siema. I w ten sposób. Wow, co to za misja. Naprawdę znalazłem sekret. Hops. 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 Tak, znalazłem sekret. To sekretny pieniążek. Give me that.
szukać. I mamy to! Mamy coina! Czy udało mi się coś odblokować? Zobaczmy w ogóle, bo z tego co widziałem to za drugi level już coś było, tylko nie wiem jak się to odblokowuje, szczerze mówiąc. Mam dwa coiny. Okej, spróbujmy odblokować tego. A nie da się, czyli trzeba to u niej odblokowywać jakoś, bo totalnie się nie da w to kliknąć, czyli musimy wrócić i prawdopodobnie później będzie się dało jakiś kostium odblokować. Podwójna sardela, proszę bardzo. A może teraz na środek pójdziemy? What? What? Co one gadały? Mi? Okej, chyba mają ochotę na krabu burgera, takie mam wrażenie. Chodźmy teraz na środek, bo na środku zlokalizowałem aż trzy w jednym miejscu. No nie można przepuścić takiej okazji. Co to jest? Aha. Śmieszne galaretki. Dziwne, śmieszne galaretki. Dobra. Latujemy, sardela numer 7, i sardela numer 8, i sardela numer 9 i 10. Ale combo poszło, wszystkie uratowaliśmy. Dobra, z czym mamy się zmierzyć? Z tobą? A ty latasz? No dobra. A i się męczysz jak atakujesz. I ja się męczę jak tracę wszystkie majty. To wtedy po prostu ginę. Auć! I teraz możemy cię pasnąć dopiero. Okej, sprytne, bardzo sprytne. I jest was tutaj więcej. No atakuj. Bum, narka. Kolejny przeciwnik pokonany. Teraz musimy pójść w tym kierunku, bo tam mamy kolejne sardele, pięknie. Uratujemy was wszystkich. Nie przejmujcie się. Damy radę, let's go. Szybko, szybko, szybko. Hops, hops, dolecę, doleciałem pięknie. Cyk, tam jest kolejna. Pizza mnie ratuje, gdyby nie ta pizza, to bym tutaj sobie nie poradził. Okej, przeżyłem. Jakimś cudem się udało. Raz, dwa, hops, pięknie. Raz, dwa i mamy kolejną. I to jest chyba 12 już z tego co widzę. Uuu, deska się pojawiła. Nice, tylko gdzie teraz płyń na desce surfingowej. Okej, ja tu sobie zrobię małe okrążenie. Coin, 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 coin. Tam jest coin. Ale jak się tam dostać na górę? Ciekawe, bo ja tam widzę w jaskini coina, ale nie mam pojęcia jak się tam dostać. Trzeba będzie jakoś to pokombinować, bo nie ma co ukrywać. Chciałbym zrobić tutaj, że tak powiem, kolejne te. Ale jak się tam dostać? Niestety nie wiem. Więc chyba tego coina będziemy musieli sobie chwilowo odpuścić, na to wychodzi. Już w oddali widzę deskę surfingową, tak więc lecimy. Ostatnie huśtanie. Przeskok, drugi przeskok i trzeci przeskok. Jest i deska. Czas ci odpalić, chyba że tutaj znajdę jakiegoś super tajnego coina ukrytego. Nie, jednak nie znajdę. Tak więc skakujemy na deskę i lecimy. Mam nadzieję, że długo ona wytrzyma. Chociaż znając deskę to... No właśnie, ona jest tylko na chwilę. Gdybyśmy wyczyścili te wraki i wciągnęli na maszty jego skarpety, wyglądałoby to tak, jakby Holender miał całą armadę. O nie! Wtedy wszyscy wiedzieliby, że wrócił. SpongeBob, to całkiem dobry plan, ale maszty nie mają stóp. Jak mamy wciągnąć na nie skarpety? Bardzo nie mam pojęcia, Patryku. Chodźmy! I hops, dobra, tym razem się udało. Nie wiem, za pierwszym razem coś odwaliłem i po prostu nie poszło. Dobra, pyk, pyk, pięknie. I hops. Nice. Okej. I teraz musimy dostać się tutaj. Czy my polecimy w kosmos statkiem? Tak to przynajmniej wygląda. Coś zrozumiało słowa. Dobra, cyk. No to na statek w takim razie. Lecimy. Pyk, ale mnie w ogóle teleportowało daleko, co jest? Dobra, pięknie. Przeciwnicy rozwaleni. Szlam rozwalony i my musimy tutaj chyba... Co musimy zrobić? Żagle w górę, albo żagle w dół bardziej. Tak? Spacja. Spacjujemy. A, musimy nastawić żagiel w odpowiednim kierunku, chociaż ten żagiel jest tak ubogi. Nie. Wciąganie skarpet. A teraz znajdźmy resztę i zostańmy prawdziwymi piratami. Wow. Jesteśmy tylko skarpetami powiewającymi na wietrze. Czyli zawiesiliśmy jedną skarpetę na jednym statku. A teraz musimy iść na drugi statek i zawiesić drugą skarpetę. A i teraz ta druga skarpeta będzie tuż obok tej monety. Tak, tak, to jest tamto miejsce. Bardzo fajnie, więc teraz możemy bardzo szybko się tam dostać, a przynajmniej spróbować się tam dostać. I tu jest ten drugi statek. I jest, tam jest, tam. Tam jest ta moneta. Jestem pewien. Dobra, muszę się z wami rozprawić tutaj, bo mnie wkurzacie trochę.
A ja mam ostatnie majty. Dziękuję, panie Patryku, za przyniesienie majt. No i tu trzeba się dostać. Ale jak się tu dostać? No oczywiście, muszę mieć jakąś zdolność, której aktualnie nie mam. Pyk, pyk i... Czas zawiesić skarpetę. Nie wiem czemu za pierwszym razem pomyślałem, że żagiel, ale tak to wyglądało jak żagiel. A tutaj przecież jest skarpeta i widać ją doskonale. Chociaż za pierwszym razem chyba nie było jej widać. Tak mi się wydaje. Ciekawe, ciekawe. Dobra, na samą górę. Deska kolejna. Do kolejnej skarpety nie, my lecimy do zamku. Okej, ukończ zbieranie skarpet 0 na 3. Jak to 0 na 3? To nie zebrałem jeszcze wszystkich? Jeszcze 3 skarpety są tam. I 3 skarpety w zamku. Wielki zamek z piasku. Okej. Tu musi mieszkać król piasku. No, oby nie mieszkał. Dobra, łapiemy majty. I chodźcie się bić. Chyba zgubił spodnie. Ej, co to za jakiś atak głupi. Dobra, pyk. Dobra, zmęczony. No, come on, czemu oni uciekają poza strefę? Nie możecie uciekać poza strefę, kiedy się tutaj bije z wami. Dobra, nie wiem czy coś to da, ale spróbujemy wybuchnąć tutaj. Dobra, unik. Atak, atak. Bo się majty kończą. To jeszcze się tu odpala w jakiś tornado w moją stronę. Dobra. Okej, nie straciłem nic, siema. Możesz bić, pozwalam. Dobra, wszystkich rozwaliłem, pięknie, jeszcze ciebie tylko muszę tutaj rozwalić szybko. Pięknie, a w zasadzie nie pięknie, on zawsze trafia. To jest najgorsze, dobra. Pyk, pyk. Siemka. O, a tu się ukrywa szczur lądowy. Dobra, rozwalony, pięknie. Coś tu będzie. Coś tu będzie. Na tym latającym statku. Więcej tiki. Koiny jakieś? Nie ma coinów. O, najgorzej. Dobra, let's go. I uwaga, oj, może lepiej wylądujmy na, dla bezpieczeństwa. I czas wyruszyć na przygodę po drugą skarpetę. Raz kozie śmierć, to jest dobrze powiedziane. Oj, jak jedno wybuchnie, to pójdzie łańcuchowo. Siemka. Hacia. I hacia. Dobra. Pięknie. Czyli musimy teraz na sam szczyt się dostać. Dobra. Hops. Hops. I mamy to, wszystkie skarpety zebrane. Dzień dobry. To twój szczęśliwy dzień. Mój szczęśliwy dzień. Brzmi ciekawie. Wiedziałem, ale dlaczego? Co ty robi pan Krab? Stoi przed po raz drugi. Słynny kapitan piratów Pinzarossa. Pinzarossa. Potrzebuje paru frajerów, to znaczy marynarzy, którym każę ponieść, to znaczy z którymi podzielę się moim skarbem. O! To znaczy, nie, zaraz. Tak, tym razem chodziło o skarb. Okej, okay, dobra. O raju, skarb! No! Dobrze! Toż wyglądacie na godnych i obecnych, no. Aby zasłużyć na część mojego skarbu, musicie najpierw wydobyć go z wraku starego statku. Statek spoczął z kursu i uderzył w skały na środku laguny. Ktoś, kto zdecydowanie nie był mną, musiał trzymać mapę do góry nogami. Mhm. No, w każdym razie sam wyciągnąłbym skarb, ale... Ja jestem o wiele za bogaty. O, za bogaty. Pracę załoganta. Dobra. To my się tym zajmiemy. Dzień, Patryku. Dzięki temu skarbowi udowodnimy, że jesteśmy prawdziwymi piratami. Tak właściwie to nimi nie będziecie. Aha, to nieźle. Nie to po co ja się staram? Biurokrację, jaka wiąże się z rejestrowaniem nowych piratów. Co? Ani płaceniem za nich. Okej, okay, to nie wiedziałem, że coś takiego jest. Dziwne. Ale to jest SpongeBob, więc nie krytykujmy. O, przydomki przydatne. To tego chcemy. Pewnie, czemu nie? W takim razie jesteśmy gotowi. Dobra, piracka przygoda. A co mamy tutaj zrobić? O, poradnik szybowanie. Aha, przelatując przez okręgi dostaniemy speeda. Na jakiś czas. Dobrze. To będzie przyjemne, widzowie. Oj, to będzie piękne. Dobra, lecimy. Raz, dwa, siu. Aha. Beef bęben. Okej. Łodzie przypłynęły. Że do nich nie dolecę. A nie, dolecę jednak. Dobra, bo tu jest hak. Nie zauważyłem tego haka w ogóle. Dobra. Pyk, pyk. Jejku, dostaniemy własne przydomki pirackie. Jestem ciekaw, jakie będą przydomki pirackie.
Dobra, szybowanie. Jak puścimy spację podczas szybowania, to nie da się odpalić drugi raz pizzy. Ona jest tylko jednorazowo. Dobra, hops. A co tu się ukrywa na takiej małej łajbie? Coś tu jest. Ło, duża kula. Świetnie. I deska? Tu chyba mogę wrócić. Tak, tu mogę wrócić. Dobra, dobra. A tu nie ma przypadkiem jakiegoś coina? Nie, chyba nie. Dobra, coś mi się przywidziało, ale miałem wrażenie, że tu gdzieś tu może być coin, więc tak stwierdziłem, że... A zerknę sobie, na wszelki wypadek sobie zerknę. Dobra, tutaj. I teraz łapiemy za hak. Raz, dwa, pyk. Raz, dwa. I teraz, pizza. Jest przyspieszenie, teraz zadziałało bardzo dobrze. No za pierwszym razem niestety to przyspieszenie... No nie do końca zadziałało tak, jakbyśmy tego chcieli. Dobra. Oj, 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 tu dopiero będzie jazda. Lecimy. O, tak. Ale to było fajne, ja chcę jeszcze raz. Ja chcę jeszcze raz. Okej, okay. Tu coś mamy znowu. Dobra, co tam będzie? Oczywiście, zablokowane przejście. Tam nie możemy wejść. Najgorzej. O. Ładna syrena, ale o co chodzi? Ładniusia. Ładniusia. Oh my god. Co jest tam gromnie tak? Patryk. Widzowie, te obrazki robią robotę, naprawdę. Ładniusia. Okej, okay. Miejmy to już z głowy. Wybacz, panienko, czemu jesteś taka smutna? Bo jakby totalnie straciłam radość, a bez niej nie mogę śpiewać. Co dla syreny jest jakby totalnie nie halo i takie tam. Okej, okay. Może zostawiłaś ją w lodówce? Ja zawsze znajduję w niej trochę radości. O, jedzonko. Ostatni raz czułam radość, kiedy jakby tańczyłam z moimi psiapsi, ale ich tu jakby nie ma. Nawet gdyby jakby były, nie ma muzyki. Okej, okay, czyli musimy załatwić muzykę. Ale muzyka jest wszędzie. Musisz tylko wziąć w ręce jakiś instrument, a w sercu poczuć rytm. Okej, okay. SpongeBob, stwórzmy jakąś muzykę. No nie gadaj, że będziemy robić muzykę w tej grze. A wtedy może moglibyśmy pójść na randkę z tańcami? Pewnie jakby jako przyjaciele. Obiecałam, no właśnie, że nigdy więcej nie będę spotykać się z balonem. Poza tym teraz jakby i tak o wiele bardziej kręcą mnie piraci. A piraci, którzy są balonami? Daj spokój, Patryku. Mm-hmm. Założę się, że znajdziemy jakieś pływające przedmioty, które nadadzą się na instrumenty. Wtedy będziemy mogli pomuzykować. Dobra, będzie muzykowanko. Przedmioty nadające się... Ups, przepraszam. A, dobra, będziemy my musimy stworzyć muzykę. I to w dobrej kolejności musimy zagrać. A tu? Czy my będziemy... Na pirackiej łajbie będziemy grać? Dobra. Pomarańczowe, pomarańczowe, niebieskie, czerwone, zielone. Tylko, że jest mały problem. Problem polega następująco. Znajdź skarb, stwórz muzykę. O, dobra. To było tak. Dwa razy pomarańczowe, zobaczmy. Pomarańczowe, pomarańczowe, niebieskie, czerwone, zielone, pomarańczowe. Czyli niebieskie, czerwone, zielone. Niebieskie, czerwone, zielone. Niebieskie, czerwone, zielone i pomarańczowe. Ez. Pomogliście mi, mimo że to totalnie, no, nie był wasz problem. A jak ona gada, jak taka typowa laska jakaś taka. Dobrze. Chciałbym, żeby udało się nam ze SpongeBobem dotrzeć do skarbu. Do skarbu, tak. Statku. Żebyśmy mogli zostać jakby... piratami. No wiesz, jakby... totalnie randkowalnymi piratami. Jakby no, pięknie. Bezpiecznego lotu, moi melodyjni przyjaciele. Dobrze. Spełniła moje życzenie. Aha, czyli po prostu pojawiło nam się przejście. No dobra, nie będę narzekał. A proszę, ciągle mamy przejście. Podróże lotnicze wydają się trochę niebezpieczne. Let's go! I lecimy! Ale poleciałem na drugi kraniec mapy praktycznie. Nice!
Okej, teraz tędy i tam będzie skarb. Ja już go widzę, widzicie go? W tamtym miejscu na wysepce jest skarb. Lecimy po niego. Let's go po skarb. I tu już będzie bardzo szybko. Ziu, ziu, ziu. Wrak statku Pinzy. Jej. Powinniśmy poszukać zagubionego skarbu. Jak widzę. Go znajdziemy, to będzie już tylko zwykłym skarbem. O nie, wpadłem najgorzej. Widziałem tam, tam jest ten. Ten robaczek, którego mamy znaleźć dla planktonu. Chyba mam pewien pomysł. Skoro ten statek się przechyla, przechylmy go totalnie w drugą stronę. Tak, tak, tak. Raz i dwa. I lecimy. Siema. Mamy, znaleźliśmy spota, kryjówkę, pięknie. Nie wiem co mi to da, ale mam nadzieję, że coś dobrego. A na pewno coś dobrego to mi nie da wchodzenie takie dziwne. O, dobra, spokojnie. A i tu jeszcze po drugiej stronie koń jest ukryty. Jakie sprytne. No to robimy parkour zręcznościowy. I cyk, mamy koina. Nara, szybko. Raz, dwa i mamy to. Wielki skarb jest nasz. Aha, zniknął. Świetnie. Jesteśmy bombardowani przez kreweta. Najgorzej, zwróć skarb. A, czyli ja zdobyłem jednak skarb. Czyli zdobyliśmy wszystko i musimy teraz wrócić do naszego kumpla, w teorii kumpla, latającego Holendra i zwrócić mu skarb. Tak więc wracamy na skróty. Ale lecę, jak to jest daleko. Jo. Wow. Całe tutaj. A, musimy skarb zwrócić naszemu, dobra, jemu, nie temu Holendrowi, dobra, siema. On dam na przydomki. Zobaczymy jakie. Witajcie. Witajcie, witajcie. Zasłużyliście sobie na pirackie przydomki. Od tej pory będę was wołać. Nie wiem, co tam sobie wymyślicie. Dobra. Hej, nie mówiłeś, że będziemy musieli myśleć. No właśnie. Muszę zaimponować pewnej syrenie. Więc lepiej, żebyś spełnił swoją obietnicę. Jaki wkurzony Patryk. Obniż trochę głośność, dmuchany chłopcze, zanim postawisz na nogi strażników laguny. To o-o. Bezlitosna zgraja, która niedobrze. Nie cofnie się przed niczym, żeby oj, położyć oj. Płetwy na moim skarbie. O, najgorzej. Więc oczywiście nagrodzę wasze myślenie tą pięknie wykonaną skrzynią ze skarbami. Wow. Nagroda nie obejmuje zawartości. Jaki oszust, co jest? Wow, skrzynia jest najlepsza. Mhm. Wszystko, co włożysz do skrzyni ze skarbami, staje się skarbem. Logiczne. Powinien pozwolić Gacusiowi w niej spać. Mhm. Dobra, w porządku. Ale dalej chcę fajny piracki przydomek. No właśnie, dawaj przydomki. O. 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 Ktoś nas atakuje! Co tu się dzieje? Udaj się do portu. Dobra, udamy się do portu, aby dowiedzieć się, kto nas atakuje. Ale to zrobimy w następnym odcinku.